Witam Państwa serdecznie na kolejnym wykładzie z cyklu Humanistyka cyfrowa, projekty, ludzie, teoria. Dziś mamy przyjemność gościć pana Jana Rybickiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego, jednego z współtwórców projektu Stylometria. Ja muszę powiedzieć kilka rzeczy na nie. Po pierwsze, nie jestem informatykiem. Więc proszę o to do mnie nie mieć pretensji. Drugie, nie jestem językoznawcą. Proszę mnie nie nazywać językoznawcą. Językoznawstwo to jest prawdziwa nauka, nasze literaturoznawstwo. Ja mam w papierach, że jestem literaturoznawcą i prawie się tego nie wstydzę. Także to tytułem wstępu. Dobrze, to zaczniemy od tego, że wszystko, co ja dzisiaj powiem, przez te najbliższe 3,5 godziny, aż do odjazdu mojego pociągu, to może być wynika w pewien sposób z tego, z tej jednej prawdy. I szczerze mówiąc, to nie jest bardzo dobra wiadomość, bo wynika z tego, że tak naprawdę autora od autora nie odróżnia geniusz, czy to większy, mniejszy, czy to o czym piszą, tylko po prostu te częstości najczęstszych słów, które to nie jest pierwsza rzecz, która nam się kojarzy z geniuszem, z autorem, z literaturą piękną. No i oczywiście możemy sobie powiedzieć, aha, no to w takim razie atrybucja autorstwa, czy też walka z plagiatem ma tutaj jakieś podstawy naukowe i rzeczywiście w ten sposób możemy wykrywać, kto co napisał, z tym, że zamiast liczyć najczęstsze słowa, no to wiedzą Państwo, można robić prostsze rzeczy, na przykład takie. No więc dlatego, chociaż znaczna część stylometrii zajmuje się lub zajmowała się atrybucją autorstwa czy walką z plagiatem, mnie to tak za bardzo nie interesuje, natomiast pewne rzeczy, które wynikają ze stylometrycznej atrybucji autorstwa, to one dzisiaj będą prezentowane. No więc pierwszą osobą z szeroko rozumianego kręgu literaturoznawstwa, która zdała sobie sprawę z tego dziwnego zjawiska jest profesor John Burroughs z Newcastle, ale z Newcastle w Nowej Południowej Walii w Australii, który pisząc książkę o Jane Austen powiedział, parafrazując oczywiście sławne pierwsze zdanie Dumy i uprzedzenia, na pewno tu ktoś, są jacyś maniacy Jane Austen, w grupie tej wielkości zawsze ktoś taki jest, że tak naprawdę jak czytamy książki, literaturę piękną, właśnie na przykład takie Dumy i uprzedzenie, to nie myślimy o tych najczęstszych słowach, bo raczej literatura nam się kojarzy z wielkimi słowami, z ważnymi słowami, ze słowami znaczącymi. Tymczasem połowa słów w każdej książce to są słowa, które właściwie same z siebie niewiele znaczą. Popatrzmy na przykład na pierwsze 100 najczęstszych słów, to akurat jest wzięte z takiego małego korpusu literatury angielskiej, głównie XIX-wiecznej. No więc jak zaczęlibyśmy szukać słów, które nam się jakoś kojarzą z literaturą i z myśleniem o literaturze, no to może jest sir, które jest ostatnim słowem, setnym. Trochę szybciej jest lady. A tak poza tym to są jakieś takie gramatyczne, modalne function words, słowa funkcyjne, jak się o nich mówi po angielsku. I tak naprawdę to, że to jest XIX wiek, to tak naprawdę możemy rozpoznać po tym sir i po tym lady, bo teraz już ludzie dla siebie tacy grzeczni nie są, prawda? Także to jest dość okropne, że to jest większość literatury, prawda? No i teraz skoro my możemy na podstawie takich słów poznać, kto co napisał, to nic dziwnego, że już bardzo wcześnie, bo w latach 80., jeszcze przed Burroughsem nawet, powstała ta bardzo często używana i nadużywana metafora daktyloskopii literackiej, że te częstości najczęstszych słów, to one tak zdradzają autora, jak złoczyńce zdradzą linijki na jego kciuku czy innych, czy koniuszkach innych palców i że to, że my możemy ich rozpoznawać, pisze Kenny, to nie jest nic takiego bardzo złego, bo przecież to, co się dzieje na końcach naszych palców, też nie mówi nic o naszym charakterze, prawda? No więc może to nie jest znowu tak bardzo źle. Nie mamy, przynajmniej my literaturoznawcy, nie mamy szczególnie dobrych pomysłów,
jak dokładnie sobie ten mechanizm odrębności autorskiej na liczony częstościami najczęstszych słów sobie wytłumaczyć. Tym bardziej, że jak Państwo zobaczą, rzeczy, które my możemy wyciągnąć z tych częstości, dziwnie nam się zgadzają czasem z interpretacjami literackimi. To dopiero jest zła wiadomość. Niektórzy tłumaczą to tak, no, że te najczęstsze słowa, no, one wchodzą w związki z innymi słowami, no i ten kontekst nam tutaj, one jakoś ten kontekst reprezentują, a wychodzą z tego sensowne rzeczy, no bo to jest bardzo duża statystyka, więc pewnie ona jest wystarczająca, żeby jakoś wytłumaczyć sobie tę istotność częstych tych słów. No i w związku z tym, jak mówi kolejny z moich guru, David Hoover, ilościowe metody badań literackich są bardzo często przydatne w ustalaniu pewnych elementów i cech tekstów literackich, a w dodatku jeszcze, jeżeli my je możemy policzyć, no to mamy chociaż odrobinę obiektywizmu w badaniu literatury, czegośmy już dawno nie mieli. Aha, ja już nawet nie wspomnę o tym, że co my tu w ogóle robimy, badamy autorstwo i autora, kiedy on nie żyje od 50 lat, prawda? Także właśnie diabli wiedzą, kogo my tu badamy. Skoro możemy coś policzyć, to pewnie możemy to przedstawić na wykresie, więc jeżeli w dodatku uda nam się jakoś wrzucić do jednego worka wiele zmiennych, a tutaj wiele zmiennych to jest dużo tekstów i dużo słów, to możemy z tego dostać jakieś rysunki, jakieś wykresy, które będą w dodatku oparte na istniejących albo przez nas wypracowanych metodach statystycznych. A oczywiście obrazek jest znacznie lepszy, szczególnie jeżeli idziemy z tym do naszych przyjaciół tradycyjnych literaturoznawców. No, obrazkiem lepiej coś możemy pokazać niż pokazując tabelę liczb. A poza tym jeszcze jest to, Franco Moretti wymyślił termin distant reading jako kontrast do close reading, czyli tradycyjnej metody badania tekstu literackiego. Distant reading polega na tym, że my chcemy przeczytać bardzo dużo tekstów. Więcej niż jesteśmy w stanie przeczytać i wchłonąć w jednym humanistycznym literackim mózgu. Jego uczeń, a mój dobry kolega Matt Joker, napisał ostatnio taką książkę, gdzie szczególnie we wstępie prowokuje, to znaczy, proszę zauważyć, on nazywa tradycyjną historię literatury czymś opartym na anegdotycznych przesłankach. O co mu chodzi? Otóż Joker rozumie tak, bierzemy na przykład literaturę wiktoriańską w Anglii. No, kojarzy nam się to z kilkoma nazwiskami, każde z tych nazwisk z kilkoma tytułami. Czyli powiedzmy, tradycyjny badacz literatury wiktoriańskiej może objąć umysłem powiedzmy 100 powieści. Tymczasem w czasach wiktoriańskich powieści, mówię tylko o pierwszych wydaniach, wydano około 20 tysięcy różnych powieści, z czego nawet 6 tysięcy to się zachowało do naszych czasów. No i teraz pytanie, czy nasz model literatury wiktoriańskiej, czy to, co my nazywamy literaturą wiktoriańską, czy to się sprawdzi, jeżeli popatrzymy na więcej książek, z tym istniejącym tradycyjnym modelem literatury wiktoriańskiej. To może brzmieć niegrzecznie, mówienie o tej anegdotyczności przesłanek tradycyjnego literaturoznawstwa, tylko że jeżeli my rzeczywiście będziemy w stanie zaprzęgnąć maszyny do jakiegoś zupełnie innego czytania na odległość, tego distant reading, to możemy nie, i ambicją nie jest zastąpienie oczywiście literaturoznawstwa, tylko próba wspomożenia go jakoś, no bo przecież nie przeczytamy 6 tysięcy powieści. A nawet jeżeli byśmy jakoś je przeczytali, to zdążymy je zapomnieć, zanim zaczniemy o tym pisać. No więc oczywiście komputery są głupie, więc one nie będą czytały tak jak ludzie, ale pewne rzeczy możemy próbować dzięki nim robić. Ja teraz, to jest koniec wstępu teoretycznego, teraz już będą tylko rzeczy praktyczne i obrazki. Pokażę, jak my to robimy, my stylometrzy typu Barrowsowego. To jest w ogóle bardzo prosta sprawa.
W dodatku jeszcze wszystko robi za nas program, któryśmy napisali, więc w ogóle nie musimy się przejmować. Więc tak, będziemy sobie liczyć najczęstsze słowa. Nie musimy liczyć słów. Jak się uprzemy, możemy słowa sprowadzić do form podstawowych, które nazywamy lemmatami. Albo możemy zamiast słów liczyć tagi, na przykład gramatyczne, jakiekolwiek inne. Większość rzeczy, o których będę opowiadał, będzie się opierała w dodatku na tych najczęstszych słowach, o których dopiero co mówiłem. Otóż my je będziemy liczyć w każdym tekście danego korpusu. Teraz tak, obecnych językoznawców z góry przepraszam za nadużywanie słowa korpus. Jak stylometra mówi korpus, to jest po prostu zbiór tekstów, a nie porządnie zrobiony, zhierarchizowany, przeszukiwalny korpus. Oczywiście częstości tych słów trzeba jakoś znormalizować, czyli no, uwzględnić rozmiary tekstów, bo wiedzą Państwo, pisarze to są dranie, oni nie chcą pisać książek dokładnie tej samej długości. To jest strasznie kłopotliwe. I na tej podstawie, jak już popatrzymy na te częstości najczęstszych tekstów, możemy wyliczyć podobieństwo, czy raczej właśnie różnicę, czyli odległość, miarę odległości między parami tekstów. I tak możemy to zrobić między tekstem a tekstem. Potem te odległości poddaje się różnym analizom statystycznym, na przykład analizie skupień, cluster analysis po angielsku, a potem te wyniki można przedstawić za pomocą własnego programu albo istniejącego programu statystycznego na wykresie drzewkowym, na mapie, w sieci, które bardzo czasem ładny sposób pokażą nam, co jest do czego bardziej podobne. To się robi na przykład za pomocą takiego pakietu, który często go uczymy. Tu jest nasza strona i od paru lat pracujemy nad pakietem. Coraz to nowsze wersje się pokazują. To jest pakiet do środowiska oprogramowania statystycznego R, który jest open source'owy, więc bardzo popularny. I można powiedzieć, Maciej Eder z UP zrobił jakieś 90%, Mike Hestemo z Uniwersytetu w Antwerpii zrobił jakieś 8%, a mi pozwolili tylko zrobić graficzny interfejs użytkownika, bo ja w ogóle nie umiem programować, a to można było ukraść innym ludziom, więc moje jest 2%, myślę tak. Jesteśmy całkowicie nieformalną grupą, a proszę, żeby było jasne. Więc co my będziemy robić? Więc zrobimy rzecz straszną, to już Państwo się zapewne domyślają. Zamiast przeczytać te książki, jak Bóg przykazał, my weźmiemy każdą książkę i wytrząśniemy z niej słowa, niszcząc wszelkie powiązania kontekstowe, semantyczne między słowami. Zostaniemy gołe słowa, będziemy udawali, że język można przedstawić jako worek ze słowami. I także oczywiście nie bierzemy tylko pierwsze zdanie, ale bierzemy całe książki. A co? Oczywiście możemy próbkować, ale wesele jest brać całe książki. No więc weźmiemy trochę Jane Austen, weźmiemy Tristrama Shandiego, weźmiemy, co to jest, Ciężkie czasy Dickensa i tak dalej. No i wyrzucimy te wszystkie słowa i najpierw policzymy, które są najczęstsze. Oczywiście te najczęstsze słowa zwykle będą takie same, ale w różnych korpusach one się mogą czasem jakoś zmieniać. No więc weźmiemy sobie te najczęstsze słowa, to jest najczęstszych kilkanaście słów. Jak Państwo widzą, znowu nie bardzo pasjonujące te słowa, prawda? Te słowa oczywiście idą gdzieś głęboko, z trzeciego piętra w piwnicę, może nawet do poziomu Wisły. Po czym, jak już mamy te najczęstsze słowa, to liczymy z kolei, ile razy one się pojawiają w każdej z książek w naszym korpusie. Tutaj mamy skrócone tytuły części powieści. I na przykład już wiemy, że żeby napisać Emmę, Jane Austen musiała wziąć dokładnie 5204 razy the, 4878 razy and i tak dalej. No i potem już to zmieszała i napisała powieść. Także wiedzą Państwo, jak to się robi. To zresztą przypomina nam to, co James Joyce mówił, kolega się go spytał, jak ci Ulysses idzie? On powiedział, fantastycznie, mają wszystkie słowa, tylko muszę je ułożyć odpowiednim. Zresztą Mozart, zdaje się, to samo mówił o swoich nutach, także widzą Państwo, że to jest nic tylko prawda. No ale to oczywiście nam niewiele mówi, bo wiemy, że tu jest więcej tego ponad dwa razy niż tu, to pewnie dlatego, że ta książka jest krótsza, ta książka jest dłuższa. No więc najprostsze, co możemy zrobić, to podzielimy każdą z tych wartości przez rozmiar danej książki i będziemy mieli już coś bardziej miarodajnego. Ja wiem, ja teraz chodzę na takie tematy, większość z nas jest tutaj dlatego, że nie chciała po maturze mieć nic wspólnego z matematyką. Bardzo Państwa przepraszam, ale to się zaraz skończy. Ja zaraz
zaraz będą kolory. Także, o, tutaj mamy już, można powiedzieć, te częstości, które nie są już surowe, tylko względne, ale to też nie jest coś, co jakiegokolwiek humanistę może zainteresować. W związku z tym musimy się posłużyć właśnie jakąś miarą odległości. John Barrows wymyślił takie coś, średnia wartości bezwzględnych różnic między znormalizowanymi wartościami częstości słów w tekstach wzorcowych i badanym tekście, tłumacząc bezpośrednio to, co on napisał. To jest mało zrozumiałe, więc ja to może podam w trochę prostszym... Niedawno miałem wykład w Instytucie Fizyki Jądrowej w Krakowie i tam z kolei towarzystwo dość tak się działo i się wierciło przy tym moim humanistycznym wstępie, ale jak to zobaczyli, to się uspokoili, no bo... To może też nie będę Państwa straszył. To jest zresztą bardzo prosty wzór i szczerze mówiąc, to jest bardzo intuicyjna statystyka. Właśnie dlatego John Barrows jest naszym Bogiem, że on ma taką genialną, statystyczną, humanistyczną intuicję. W każdym razie tak się liczy tę odległość między tekstami, te różnice między tekstem jednym a tekstem drugim. I dostajemy wobec tego, po zastosowaniu tej miary odległości do tych danych, które pokazałem przed chwilą, tu dostajemy stopień różnicy między tekstami, czyli odległości między. Różnica to jest odległość. I proszę zobaczyć, co się tutaj dzieje. Weźmy na przykład Dumy i uprzedzenie, Jane Austen. Jak widzimy, ta odległość do większości książek jest tak jakby powyżej jedności. Czasem bardzo daleko powyżej jedności, czasem nie bardzo daleko. Ale są dwie książeczki i tylko dwie, które są znacznie poniżej tej jedności. Znaczy, które są po prostu, nie chodzi o to, że coś jest nad jednością, a coś jest pod jednością, tylko że to są znacznie niższe wartości. Czyli do Dumy i uprzedzenia najpodobniejsza jest Emma, a jeszcze podobniejszy jest Rozważna i romantyczna. Hej, przecież Jane Austen napisała te trzy książki. Zobaczmy, czy to zawsze tak działa. O, Młyn nad Flosą, George Eliot. Dużo, 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 dużo. O, mało. A co to jest? O, Adam Bede. O, Middlemarch. A, też George Eliot. No i właśnie zwykle tak jest, że jak jakieś teksty napisała ta sama osoba, to te odległości będą znacznie bliższe. No to zobaczmy, co z tym można zrobić. To dalej nie jest tabelka, którą ja bez strachu bym pokazał kolegom literaturoznawcom tradycyjnym. Wobec tego, z tego trzeba zrobić jakiś obrazek, najlepiej właśnie stosując analizę skupień. O, tutaj mamy kilka przykładów. I to jest takie drzewko, no, ono się wywróciło prawo, ale to jest drzewko, teraz widzimy, tu jest pień i z tego pnia wychodzą gałęzie i teraz im coś jest bliżej na gałęzi, tym to jest do siebie podobniejsze. Szukamy najbliższych sąsiadów na gałęziach. I teraz proszę zobaczyć, co my tu widzimy. A jeszcze nasz program jest taki mądry, że jak widzi, że pierwsza część nazwy jest ta sama, to stosuje ten sam kolorek. Chyba 2 tygodnieśmy myśleli nad tym, jak to się robi. No i teraz widzimy, że jeśli chodzi o atrybucję autorstwa, to nasza metoda jest fantastyczna. Proszę zobaczyć, tu jest to 20 parę tekstów, ani razuśmy się nie rąbnęli. Na w dodatku 100 najczęstszych słowach tylko. W tych słowach całkowicie nieznaczących. Czyli ta daktyloskopia po prostu działa. No w sądzie można tego używać. Proszę, jak Richardson, to jest zawsze z Richardsonem i tak dalej. Widzimy też jeszcze jedną rzecz, która może sugerować, że tą metodą możemy badać DNA. No bo proszę zobaczyć, co się tutaj dzieje. Trzy siostry Bronte wiszą na tej samej gałęzi. Oczywiście one wiszą na tej samej gałęzi, bo one od dziecka razem pisywały wszystko i mieszkały zwykle prawie całe życie w jednym pokoju. A jeszcze być może Charlotte poprawiała trochę, jak siostry pierwsze zmarły na gruźlicę. Także można powiedzieć, tutaj dzieje się nie tylko piękna atrybucja autorstwa. Okej, nie zawsze jest tak ślicznie, ten korpus jest akurat tak dobrany, bo on się zawsze ładnie zgaduje, więc już nie myślę, że to jest tak zawsze idealnie, ale tu jest fajnie. No dobrze, to zobaczmy, co się stanie, jeżeli zamiast 100 słów weźmiemy 200 najczęstszych słów. No i znowu proszę zobaczyć, plamy kolorowe, jeżeli ktoś źle widzi, dalej są zwarte, czyli żaden Richardson nie uciekł od innego Richardsona i tak dalej. Każdy, oba sterny są ze sobą. Ale coś się zmieniło. To znaczy znowu, siostry Bronte znowu wiszą na jednej gałęzi, ale widzimy, to nie jest dokładnie ten sam wykres. Czyli atrybucja autorska w porządku, ale czy dalej te podobieństwa i różnice między tekstami różnych autorów mogą nam coś o nich powiedzieć? No dobra, zobaczmy, co się dzieje, jak weźmiemy 300 najczęstszych słów.
Znowu siostry Bronte razem. Razem też zawsze, wiem, bo pamiętam, trzyma się Dickens i George Eliot właśnie. Zobaczmy, dla 400 słów. Znowu to się trochę zmieniło, ale dalej można powiedzieć, niektóre elementy są zawsze razem. Stuprocentowa skuteczność atrybucji autorskiej dalej. A dla 500 słów i tak dalej, i tak dalej. To się zresztą zaczyna teraz jakoś układać. Więc co to dobrze, no fajnie, no to dostaliśmy, atrybucja autorska działa, jak mówiłem, świetnie. Ale co z tymi znacznie ciekawszymi ewentualnymi podobieństwami między już różnymi autorami? Czy możemy dzięki temu powiedzieć, a, czyli nie tylko siostry Bronte są do siebie podobne, ale również George Eliot i Dickens i tu możemy, to możemy spróbować studiować. Może te książki trzeba przeczytać naraz. Zresztą akurat to, że one są podobne, to akurat nie jest wcale wstrząsające. Tu na przykład też mamy przecież raczej starocie angielskie razem. Komu wierzyć? Który z tych wykresów jest najlepszy? No są dwa wyjścia. Albo wybieramy ten, który nam najbardziej odpowiada, ale to jest nieładnie. A skoro tego nie możemy zrobić, to raczej trzeba użyć najgorszego znanego ludzkości systemu, tylko że z lepszego nie znamy, czyli kazać tym poprzednim 5 czy 50 wykresom, ile tam im zrobimy, głosować na to, które połączenia są najbardziej popularne. I w efekcie dostajemy i widzimy, że mamy bardzo stabilny układ. Siostry Bronte są razem, Dickens i Eliot też są razem, natomiast tutaj raczej dostajemy tylko czysty wynik atrybucji autorskiej. No tu jeszcze można mówić o pewnym podobieństwie między Fieldingiem a Richardsonem, co akurat pasuje, bo oni żyli w tych samych czasach, pisali podobnie i się nienawidzili. No i teraz można powiedzieć, z punktu widzenia atrybucji autorskiej i do pewnego stopnia również no, szukania tych podobieństw między różnymi autorami, dostajemy jakiś taki może najsilniejszy sygnał, no bo na takim drzewku, moi studenci nazywają to zresztą śnieżynką, na takiej śnieżynce dostajemy, można powiedzieć, wypadkowo najbardziej popularne, najsilniejsze sygnały podobieństwa. No, dostajemy najsilniejszy sygnał i to jest fajnie, ale czasem nie chcemy widzieć tylko najsilniejszego sygnału. Wtedy musimy poprosić kolegę fizyka, żeby nam wytłumaczył, co to jest analiza sieciowa. A on wtedy powie, i tak tego nie zrozumiesz, ale możesz spokojnie używać, bo my to używamy, więc dlatego właśnie. I dostajemy wtedy taki wykres, który jest oparty na dokładnie tych samych danych i tej samej metodzie, ale pokazuje najsilniejsze związki, te najgrubsze kiełbaski. I najczęściej, proszę zauważyć, te najgrubsze kiełbaski są między tekstami tych samych autorów, bo ten sygnał autorski jest taki silny. Ale oprócz tego dostajemy kilka całkiem silnych podobieństw, na przykład właśnie tłumaczących, że podobieństwo między Dickensem a Eliot opiera się głównie na podobieństwie między Ciężkimi czasami i Młynu nad Flosą. Inna sprawa, dlaczego? To teraz możemy wrócić do tych książek i zacząć je czytać, albo znaleźć na to papiery w istniejącej historii literatury. No, ale można powiedzieć, to jest coś w miarę nowego, jeśli chodzi o zastosowanie w stylometrii i takie właśnie mapki czy sieci będziemy sobie oglądać. No, więc teraz można powiedzieć, to na razie był tylko wstęp metodologiczny, zrobiony na materiale, na którym to zawsze wychodzi. Teraz już tak pięknie nie będzie, ale za to będą inni pisarze. Zacznijmy od Johna le Carrego, autora szlachetnych thrillerów szpiegowskich z dwóch powodów. Ja w moim poprzednim życiu przetłumaczyłem 7 jego powieści na polski. To jest twórczość Johna le Carrego pokolorowana ze względu na dekady twórczości. Najwcześniejsze z lat 60. są tu, no fajnie. Tutaj mamy zielone, to są lata 70., ale dwie rzeczy jakby nie pasowały. Ale one tylko dlatego nie pasują, że podział jest arbitralny na dziesięciolecia. To jest ostatnia powieść z lat 60. Johna le Carrego, to jest pierwsza powieść z lat 80. Podobnie wygląda to tutaj. Tutaj mamy ogólnie lata 90. i nagle widzimy sygnał chronologii w jednym autorze. Oczywiście tu nie mamy różnic między autorami, więc wychodzi inny sygnał, który inaczej może nie byłby tak widoczny. Ale najbardziej wstrząśnięty David był, kiedy zobaczył to. Otóż to jest twórczość podobna gatunkowo Johna Binghama, który był jego nauczycielem w Oksfordzie, który zwerbował go do MI6 i który namawiał go do pisania.
jak pokazałem to autorowi, lekaremu, to on powiedział, zaraz, ale ja chyba jak to pisałem, to nie czytałem jeszcze tych powieści. Nie wiem, czy to prawda, ale no, wierzę mu. No dobrze, skoro ja to przetłumaczyłem, no to zdają sobie Państwo sprawę, że następną rzeczą, którą koniecznie chciałem z czymś takim zrobić, to zobaczyć, co się stanie, jak popatrzymy na te rzeczy w polskim przekładzie. Kolory teraz oznaczają tłumaczy. No i widzimy, że tym razem to dość nieźle pokazuje się nam sygnał tłumacza. JR to jestem ja, ten na czarno. Jedyna książka, która się nie łączy z innymi moimi przekładami, to jest przekład małego miasteczka w Niemczech, które również przetłumaczył pan Januszewski, który jest z kolei tu. Widzimy, że tutaj w dodatku są inne przekłady tych samych osób, które niekoniecznie chcą się trzymać razem, więc można powiedzieć, że najbardziej konsekwentnie lekarowski styl to mam ja. Jeżeli Państwo myślą, że to jest dobra rzecz, to niestety może Państwa rozczarować, bo oto mam następny wykres, tym razem sieciowy, gdzie mamy te najsilniejsze sygnały, ale również te małe, te mniejsze i najmniejsze kreseczki pokazują jeszcze inne połączenia. I teraz widzimy, że tutaj mamy całego Rybickiego, który całkiem logicznie łączy się następnym, najpodobniejszym tekstem, jest oczywiście przekład Radosława Januszewskiego tej samej książki, ale, i to jestem ja, ale tu mamy Januszewskiego, który też ma własny sygnał, który możemy obserwować dzięki temu, że widzimy nie tylko najsilniejszy, ale również trochę słabszy. Tak, no więc teraz zostaje nam następny etap. Co się stanie, jeżeli do tego korpusu dorzucimy jeszcze, no co, inne przekłady tych tłumaczy, którzy tutaj są, ale również innych autorów. I wielkie pytanie jest, co będzie silniejsze? Sygnał autora czy sygnał tłumacza? Proszę bardzo. Tak to wygląda. Te same kolory pokazują teksty tych samych tłumaczy. I oczywiście najgorsza wiadomość to jest dla mnie, bo okazuje się, że taki Rybicki, jak tłumaczy Johna le Carrego, to jest bardzo podobny do tego Rybickiego, który tłumaczy Goldinga, Ishigurę czy Nadine Gordimer. To nie jest bardzo dobra wiadomość. Oczywiście trochę pocieszające jest to, że jak Radosław Januszewski tłumaczy le Carrego, to też jest tutaj blisko. Zobaczmy, co robi konkurencja. No więc Paweł Korombel, bardzo sympatyczny tłumacz z Tarnowa. On też widzimy tutaj jest dość podobny, czy tłumaczy Robin Cook, czy tłumaczy Kunca. Ale już na przykład zła wiadomość jest dla mnie taka, że pan Radosław Januszewski, choć jest podobny do siebie, kiedy tłumaczy le Carrego, to kiedy tłumaczy Grishama, potrafi być kim innym, bardziej jak inne Grishamy. I to jest bardzo niedobrze, bo to znaczy, że moje przekłady były na jedno kopyto. Na szczęście już tego nie robię, więc jak Państwo widzą. Wróćmy na chwilę do zwykłej literatury, nie do przekładoznawstwa. I już mówiłem o sygnale chronologicznym, który widzieliśmy bardzo mocno u le Carrego. To jest z kolei Dickens. Tym razem kolory... ja będę przez większość czasu używał zestawu kolorów, który nazywam dojrzewającym bakłażanem, czyli idziemy od zielonego przez żółty, czerwony do... Można to nazwać fioletowym? Ja nie wiem, czy bakłażan dokładnie tak dojrzewa, ale przyjmijmy, że tak. No i tutaj z kolei podziały nie są arbitralne latami, tylko to są cztery, można powiedzieć, to jest podział na cztery klasyczne okresy Dickensa: eksperymentalny, wczesny, dojrzały i późny. No i proszę zobaczyć, jak ślicznie jeden okres przechodzi nam w drugi, jak między żółtym a czerwonym dostajemy pomarańczowe i jak ślicznie ta twórczość Dickensa układa nam się chronologicznie. Co pokazuje nam, że oprócz sygnału autorskiego dostajemy, no to już mówiliśmy o tym przy okazji le Carrego, sygnał chronologiczny. I to w dodatku sygnał chronologiczny, który odpowiada istniejącemu modelowi twórczości Dickensa, chronologii twórczości Dickensa, znanego z historii literatury. Mamy prawo sądzić, że tak jest z każdym pisarzem. Więc weźmy Sienkiewicza. No widzą Państwo, co się dzieje. Akurat tutaj było ładnie. Tu zielone, tu żółte, tu czerwone, tu fioletowe. A u Sienkiewicza bałagan.
Sienkiewicz nie chce nam się ułożyć chronologicznie. Sienkiewicz natomiast jakby tutaj miał taki rozdziew. I proszę zobaczyć, co mamy na lewo i co mamy na prawo. Na lewo mamy powieści historyczne i przygodowe, bardzo złe, okej, albo bardzo dobre, a tutaj mamy jego gnioty obyczajowe, te wszystkie Na jasnym brzegu, bez dogmatów, Rodzina Połanieckich i tak dalej. Tutaj mam z kolei, widzimy sygnał gatunku, czy tematyki, czy nie daj Boże, aż się boję powiedzieć, jakości literackiej. No to weźmy jakiegoś poważniejszego pisarza. O, Sapkowski, proszę Państwa, to już w ogóle idzie. Tu jest wczesny, tu jest środkowy, tu jest późny. No i on się zachowuje porządnie, nie to co ten Sienkiewicz. Czyli krótko mówiąc, on... ja tu nie wartościuję. To, że ktoś jest taki właśnie linearny, to nie znaczy, że jest fatalnym pisarzem. Albo przynajmniej, znaczy to naprawdę byłaby bardzo głupi wniosek. Zresztą, jeżeli to kogoś pocieszy, Henry James zachowuje się bardzo podobnie w oryginale. No więc tak wygląda Sapkowski. No dobrze, to co się teraz stanie, jak my weźmiemy bardzo dużo tych pisarzy i czy oni też nam się ułożą chronologicznie, czy co się będzie działo? No to proszę bardzo. Tak wygląda literatura polska w tysiącu powieściach. Ciemnozielone to są wczesne rzeczy, no i potem tam te kolory to tak się zmieniają co pół wieku. Tutaj te całkiem fioletowe to jest XXI wiek. Teraz tak, tutaj są różni outsiderzy, ja zaraz ich zidentyfikuję. Od razu powiem, proszę się za wiele nie spodziewać. To znaczy, nie za bardzo to się będzie zgadzać, nie bardzo będziemy wiedzieli, dlaczego akurat ci się tutaj znaleźli. Ale zobaczmy, popatrzmy, gdzie się tutaj znajdą... Zaraz, bo jeszcze, żeby Państwa już całkiem zachwycić, to proszę zobaczyć, co się stanie, jak wejdziemy w trzeci wymiar i przeniesiemy to samo w trójwymiarową przestrzeń. Tego programu myśmy nie napisali, to jest program ukradziony od chemików do wizualizacji cząsteczek w 3D. Także jestem bardzo dumny, że udało mi się to zrobić. I ty też proszę zobaczyć, tutaj jeden outsider też tutaj goni. Zaraz się Państwo dowiedzą, bo to jest ten sam outsider, co w 2D. Pytanie, czy to jest do czegoś przydatne? Bo oczywiście z daleka to wygląda fajnie i sygnał chronologiczny widzimy ślicznie, ale jak zaczynamy patrzeć w ten sposób, to chyba niewiele widzimy. Aha, ja nie będę miał dobrej odpowiedzi na to a propos, więc proszę mnie o to nie pytać, co dalej robić. Dobrze, to możemy na razie schować. I teraz popatrzmy na kilku wybranych pisarzy, gdzie oni nam się pokażą. Także tutaj na niebiesko teraz zabarwiliśmy innych pisarzy, a tutaj mamy kilku wybranych pisarzy i zobaczymy, co się z nimi dzieje. Na czerwono mamy Sienkiewicza. Proszę zobaczyć, on się ładnie tutaj trzyma, bardzo grube kiełbasy łączą jedne teksty z drugimi. Dookoła zresztą jest całkiem sporo literatury, która jakoś mogłaby tutaj nam też spasować z tym Sienkiewiczem. Najbardziej cieszy oczywiście obecność transatlantyku Gombrowicza, no bo wiadomo, jak to było pisane. Ale jest pewien problem. Otóż wygląda na to, że my tutaj... O, nawet panienka z okienka do Otymy jest. To zresztą też DNA, bo to też jest jego krewna była. Tutaj dokładnie z prowej powieści historycznych zresztą. Tylko tu nam brakuje tych jego obyczajowych gniotów, więc żeby je poszukać, żeby je znaleźć, to musimy pójść gdzie indziej. Tu je znajdziemy, w imię Ojca i Syna, między Orzeszkową a Prusem. Teraz widzimy, że w tej sieci złapało nam się kilka różnych ryb, bo i mamy piękny chronologiczny sygnał, który widzieliśmy na poprzednim pokolorowaniu tego wykresu, ale też dzieją się rzeczy, no atrybucja autorska oczywiście działa, no bo to musi działać, bo to jest potężny sygnał, ale również jakieś podobieństwa, no właśnie gatunkowe. Kogo jeszcze mogę pokazać? O, pojedziemy trochę na prawo, dostaniemy trochę późniejszego Rejmonta. Rejmonty stylizowane językowo, między innymi Chłopi. Czy jest na sali ktoś, kto czytał trylogię powieści historycznych Rejmonta 1794? Tak przypuszczałem, także w ogóle się nie wstydzę, że ja tego nie czytałem. Tutaj mamy też Żeromskiego, który tak się tuli do tych niektórych Rejmontów. Jak pójdziemy dalej w historię literatury, to tu dostaniemy część Gombrowicza, ale Gombrowicz lata nam po całym tym wykresie, no bo od Sienkiewicza transatlantyk do różnych innych miejsc. I w dodatku tu się robi całkiem ciekawie, bo na przykład, Państwo pamiętają, co Gombrowicz pisał, kiedy pisał o Pętanych. Pisał o swojej fascynacji
polską literaturą brukową. Niedaleko siedzi też cały Iwaszkiewicz, niedaleko Gombrowicza. Oczywiście nie mamy czasu na grzebanie się po tej sieci. Jeżeli ktoś już nie ma dość, to ostatnio w tekstach drugich się na ten temat mój tekst ukazał, więc może sobie to tam przeczytać. Tutaj jeszcze mamy Lema. To były dwa takie outsidery. I proszę, z jednej strony mamy Pilcha, czyli on jest aż tak inny od wszystkich, gdzieś daleko, bo reszta wykresu jest mniej więcej tu, gdzie ja stoję, albo jeszcze bardziej na moje prawo. Innym outsiderem jest Wernitz, autor sensacyjnych powieści dla młodzieży. Nie wiem, czy ktoś się zhańbił to czytając. Tak. To już nawet ja byłem za młody, żeby to czytać. O. Oprócz tego z innej strony mamy panią Marenę, naszą romansopisarkę z lat 70. XIX wieku. Gdzie indziej mamy Makuszyńskiego, co mnie akurat nie dziwi. Tutaj mamy jakieś starocie, proszę zobaczyć, tu Kraszewski, tutaj Nakwaska, to jakieś w ogóle bardzo stare rzeczy. Makuszyński nigdy nie chce być tam, gdzie powinien. Tu, może dlatego, że to tutaj zresztą nie są tylko jego powieści, to są powieści dla młodzieży, ale to nie. To jest jego młodopolszczyzna, może dlatego. A na drugim biegunie jest twórczość Pilipiuka. Jeżeli on się kiedykolwiek będzie chciał wyprzeć, że pod nazwiskiem Olszakowskiego kontynuował serię o panu samochodziku, to proszę mu powiedzieć, że państwo widzieli ten wykres i tutaj absolutnie go mamy na talerzu. Teraz, proszę państwa, niestety ja będę ciągle wracał do tych nieszczęsnych przekładów. To jest już w ogóle nieczytelne. Bo to jest 1000 powieści polskich i 1000 polskich przekładów z różnych języków. Proszę zobaczyć, co się tutaj dzieje. Białe to są nasze polskie, czerwone przekłady z angielskiego, niebieskie przekłady z francuskiego, zielone przekłady z rosyjskiego, żółte z niemieckiego, tak. Co się tutaj dzieje? Otóż wygląda na to, że jak nieszczęsny Polak tłumaczy coś z angielskiego albo z francuskiego, to ten polski mu trochę jakby inaczej wychodził, przynajmniej w tych ciągach najczęstszych słów. I to jest dosyć interesujące. Znaczy, my tutaj nie powiemy wiele interesujących rzeczy, bo ich nie widzimy, co jest co, ale to, że te literatury są trochę inne i że literatura rosyjska jednak trzyma się tej polskiej, jakby podobieństwo języka, co sensowne, zmuszało tłumaczy do mniejszej ekwilibrystyki. To zresztą też możemy sobie przedstawić jeszcze śliczniej w trzecim wymiarze. Jak państwo widzą, nic nie zostanie państwu oszczędzone. Proszę bardzo. O, właśnie. I kiedy sobie to ustawimy pod właściwym kątem, to znowu nam się będzie ta straszna trójwymiarowa czupryna kręcić w ten sposób, że szczególnie starsze polskie rzeczy będą tu na dole łączące i znowu ten taki niebiesko-zielony to są Rosjanie, a czapa literatury angielskiej czy chyba francuskiej tutaj będzie raczej u góry. Oczywiście to możemy sobie obracać na wszystkie strony i patrzeć pod jakimiś innymi względami i znowu no fajnie, no można powiedzieć, mamy takie distant reading, dość ciekawe z punktu widzenia nauki o przekładzie literackim, ale jak wejdziemy wewnątrz, to mamy dalej kłopot, prawda? No bo co mamy z tym zrobić? Ja jeszcze o tych problemach będę mówił. Teraz mam dla państwa 9000 powieści angielskich. To już zaczyna przypominać Wielki Wybuch. I teraz jak działa ten Wielki Wybuch? Otóż to jest XVIII wiek, to jest XIX wiek, a potem w XX następuje straszny wybuch. Oczywiście bardzo chciałbym móc się podpisać, że aha, no tak, przełom modernistyczny, ale przede wszystkim to pokazuje, znaczy jeżeli ten wykres cokolwiek nam pokazuje, ja szczerze mówiąc nie wiem, co on pokazuje, to pokazuje dostępność powieści XX i XXI-wiecznych w formie cyfrowej, a nie nic innego. Nie musimy koniecznie liczyć najczęstszych słów. Możemy z tekstu zrobić coś takiego, czyli kazać automatycznemu programowi przypisać każdemu słowu jego formę gramatyczną, a następnie brać na przykład pięciogramy tych tekstów, co nam będzie w pewien sposób sugerowało, no, symulowało składnie. I wtedy, jeżeli popatrzymy na przykład na angielskich modernistów, to zobaczymy, że mamy taką jedną gęstwę różnych pisarzy angielskich, a całkiem nie chce z nimi być Nabokow po angielsku. I teraz, jeżeli
sobie przypomniałem, jak Nabokow pisze po rosyjsku, pisząc po angielsku, to zaczyna nam się to podobać. I ten efekt chyba widzimy też u Konrada, też orbituje nam tutaj, a w dodatku jego wcześniejsze rzeczy są dalsze od tej symulowanej składni angielskiej niż późniejsze, a późniejsze w dodatku stają się podobne do tekstów jego kumpli Wellsa i tu jest Galsworthy. Także to w ogóle nam tutaj jakieś biograficzne elementy wchodzą. Dobrze, na koniec, prawie na koniec, dobra wiadomość. Otóż potrafimy też liczyć na słowa, które coś znaczą, a raczej potrafimy szukać, jakie słowa w kawałkach tekstów, w równych kawałkach tekstów pojawiają się przynajmniej raz, czy przynajmniej dwa, czy przynajmniej trzy razy i tak dalej. Które słowa są konsekwentnie używane? Krótko mówiąc, szukamy takich słów, które zachowują się tak. Tu jest cztery razy, tu trzy, kiedy podzielimy każdy z tekstów, które badamy na równe próbki, a nie słów takich, które potrafią być bardzo częste, ale na przykład tylko w mniejszości próbek z tego samego tekstu. Otóż kiedy tak potraktujemy jeden tekst i drugi i jakiś inny tekst, dostaniemy słowa, które są konsekwentnie używane w jednym tekście, a w drugim nie i na odwrót. Możemy to zrobić na grupach pisarzy, jeżeli jesteśmy bardzo odważni. Możemy na przykład popatrzeć, czym się różni proza męska od żeńskiej. I proszę zobaczyć, co dostajemy, kiedy zderzymy ze sobą XIX-wieczną literaturę angielską, napisaną przez kobiety i napisaną przez mężczyzn. Otóż tutaj słowa kluczowe, słowa znaczące, słowa konsekwentnie używane, są przerażająco stereotypowo genderowe. Agitated, wishes, feeling, anxiety, na miłość boską, potem jeszcze lovely, delicacy, idea, dearest i gdzieś tu jest oh, oczywiście, że jest oh, i friendship, i westchnienie, i husband. Tak. No właśnie. Mężczyźni nie są może tak charakterystyczni, ale podoba mi się archaizacja i mamy prince, i adventure, i hell oczywiście, i king, chociaż akurat w tym korpusie nie było wiele tekstów, romansów historycznych, to metaforyka tak działa. No i teraz, jeżeli to zrobimy dla polskiego, to dostaniemy podobne rzeczy, to są te czerwone słowa, ale mamy jeszcze coś innego. Otóż z powodu bogatej fleksji polskiej dostajemy jeszcze czarno na białym, do jakiego stopnia teksty kobiet, pisarek odzwierciedlają punkt widzenia kobiecy i do jakiego stopnia teksty mężczyzn odzwierciedlają punkt widzenia męski. Czasowniki w czasie przeszłym, nie ma czasowników w czasie przeszłym o końcówkach męskich wśród najczęściej używanych słów, wśród tych najbardziej znaczących słów żeńskich i na odwrót. Także to jest dość przerażające. Więc jeżeli teraz takie słowa zastosujemy do narysowania historii 800 powieści angielskich, to przez nim dostaniemy rekina. Jeszcze tutaj źle zakodowałem kolory i niebieskie są kobiety, a czerwoni mężczyźni, zdaje się to powinno być na odwrót, prawda? No i teraz muszą Państwo wierzyć, tutaj mamy na dole, na ogonie kobiety XVIII-wieczne, tutaj mężczyzn XVIII-wiecznych przechodzących w XIX wiek, ale można powiedzieć, te dwa gatunki, te dwa gendery rozwijają się jakby osobno. I ku mojej radości zaczyna się to mieszać pod koniec XIX, na początku XX wieku, chociaż enklawy kobiecości jeszcze mamy, tu są Anie z Zielonego Wzgórza, no to się nie dziwimy. Aha, i trochę Virginia Woolf. Więc można powiedzieć, proszę zobaczyć, to się jednak zaczyna, te stereotypy twórczości z punktu widzenia genderowego zaczynają się mieszać. Aha, tutaj jeszcze mamy coś bardzo kobiecego, to oznacza, że Harry Potter był dziewczynką. Dobrze, ja będę już kończył, żeby Państwu się pożalić, bo teraz właśnie ta nasza stylometria stanęła w bardzo krytycznym punkcie. Otóż my mamy teraz za dużo dostępnych danych, które, jak Państwo widzą, powoli przestajemy móc je oglądać w jakiejś sensownej rozdzielczości. I w dodatku do tej pory nasze małe komputerki mogły to policzyć. Już przy tych 9000 powieści angielskich to już trzeba było bardzo się namęczyć. Krótko mówiąc, potrzebujemy większych mocy obliczeniowych, potrzebujemy nowych metod wizualizacji, no bo te sieci oczywiście z daleka wyglądają fajnie, spełniają swoje zadanie w distance reading, ale my byśmy też chcieli robić close, więc nie wiem, wyświetlanie
jakoś w trójwymiarze, żeby sobie mogli chodzić między tym. Ja nie mam pojęcia, co możemy z tym robić. No i potrzebujemy profesjonalnych programistów, bo ten nasz program działa i jest używany na świecie, natomiast no, to jednak robili amatorzy. Nawet Maćka Edera mogę nazwać amatorem, choć to jest bardzo dobry amator. No, dlatego na przykład, i jeszcze chcielibyśmy bardzo przełamać hegemonię najczęstszych słów, żeby językoznawcy, literaturoznawcy nie denerwowali się, że my tylko ten model języka jako worek ze słowami. To przecież dlaczego to działa? No, więc w tym celu w ramach programu Clarin.pl budujemy razem z kolegami z Politechniki Wrocławskiej taki. To nie będzie jego prawdziwa nazwa, to jest nazwa robocza, Very Big Reading Machine, Electcrytyk, nie, bez sensu. Także nie wiem jeszcze, jak to się ma nazywać. To jest schemat naszego systemu. To są najróżniejsze, fantastyczne narzędzia do językoznawstwa korpusowego, które oni mają i my zamierzamy, gdzie można podłączyć się nawzajem, aż stworzymy ten wielki system, który będzie czytał te rzeczy znacznie lepiej i robił jeszcze ładniejsze wykresy, które może jakoś będzie można lepiej oglądać. Koniec.